Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie z windy. Ściągnę okulary, mam makijaż, zobaczcie. Jesteśmy w windzie w Warszawie. Wczoraj przylecieliśmy, bo w Warszawie odbywają się targi małych domków, tiny house'ów. I jedziemy je zobaczyć. I przy okazji zrobimy relację i wy też je zobaczycie. Ci, co nie byli, to będą mogli zobaczyć teraz. Dzień dobry. Jesteśmy na terenie targów. Chyba to jest mniejsza niż mi się wydawało. To jest w ogóle nie na stadionie, tylko obok stadionu. No ale jest trochę tych tiny house'ów. Zaraz zobaczymy, co tutaj mają do zaoferowania. To wchodzimy do środka pierwszego. Ale on jest cały z drewna. Dom holenderski. Wybierz miejsce. Zostaw resztę nam. Taka sypialnia z dużym oknem. No sypialnia, spoko. To jest taki domek na działkę chyba. No, fajnie. Co jest? Łazienka jaka? Słodka. Prysznic jest duży, więc fajnie. No. No ale to jest za małe. Wszystkie domy drewniane. I może je przywieźć do Portugalii, ale koszt transportu takiego domu 35-metrowego tego to jest około 15 tysięcy euro, czyli około 60 tysięcy złotych. Dom kosztuje 200 tysięcy, a 60 tysięcy transport, bo on jedzie w całości na lawecie, więc raczej by to się nie opłacało. Ale zobaczymy. Tylko że no problem taki, że jest cały drewniany. I mówimy o tym domu. Nie będę trzymać ją. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszliśmy do tamtego pana, bo tamten był za mały dla nas. Ej, no ten jest fajny. Ten jest większy. Fajny. Ile to ma metrów? 42. Po podłodze, po tak? Tak? Po obrysie. A jest opcja, żeby to przedłużyć na sypialnię też? Bo tam widziałam w sypialni wysoki sufit. No, można by było. Ilona, możemy zrobić antresolę też na sypialni. Tak. Super to jest. To jest super. Super. Tutaj jest pokoik, no powiedzmy dla dziecka, no byłby po prostu naszą garderobą. Wysoki sufit w miarę. Czy to jest konstrukcja z drewna? Tak, to jest konstrukcja szkieletowa, drewniana. Zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz ma pan deskę obiciową i w środku wełnę mineralną. Ile wyjął wełny? W podłodze 20 cm, w ścianach 10 cm, w dachu 15 cm. I to jest taki standardowy? Tak, to jest bardzo dobrze, się sprawdza właśnie taki do rekreacji całorocznej. Mhm. Nie sprzedajemy ich jako domy mieszkalne, tylko jako domy rekreacyjne, więc gdyby to miał być dom mieszkalny, musielibyśmy znacznie pogrubić. Więcej, no. W tym domu można mieszkać cały rok. Mhm. Ja mówię o kwestiach formalnych. Żeby spełniał normy prawa budowlanego w zakresie budynków mieszkalnych, musimy pogrubić. Ale jeśli państwo chcecie sobie pomieszkiwać przez cały rok w takim budynku, to można, nie ma problemu. Ja mówię tylko o kwestiach formalnych, to znaczy o papierach. Mm-hmm. Żeby budynek spełniał normy budynku mieszkalnego, musiałby mieć grubsze ściany i jest taka możliwość. Bo my szukamy właśnie całorocznego dla siebie, do mieszkania, do życia. To może być całoroczny, taki też mieszkalny można z niego zrobić. Mm-hmm. Na razie to rekreacja całoroczna, mm-hmm. ale można też normalnie... Cześć, dzień dobry. To witam, cześć. Maciej Kupoński, cześć. Cześć. Słuchaj, w ogóle idę, patrzę, Dzień dobry, witamy, Siemano. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. To ja idę tu. Dobra, to jest bardzo chyba duża firma. Weranda, bardzo to jest moje marzenie, jeszcze większa. O, tu są takie, już widzisz, inne rozwiązania. Jest nawet kominek. Wow, ale to nie jest drewno, tylko to jest ta płyta. Myślę, że to byłoby nawet lepsze. Jest tu ktoś, kto pracuje tutaj? Dzień dobry. O, witam. Dzień dobry. Proszę pana, proszę mi powiedzieć o tym domku coś. To chodzi mi o to, z czego on jest zrobiony. No. A tutaj jest ciasno. Konfiguratora mamy na stronie. Tu jest sypialnia. Pan mówi, że 4 miesiące mogą zrobić taki dom pełen umeblowaniu. I to jest jakaś mimikocio odporna płyta, która może być wymieniana. To trochę wąsko. Wąsko, tak. Ja już się nie odwracam, żeby nie porysować. Łazieneczka. Idziemy teraz do drugiego, bo oni tam mają drugi jeszcze z tej samej firmy. Ten, jak Kasia zauważyła, bo strasznie ciasne. Pani też mówi, że ciasne. Tam było tak dużo przestrzeni, nie?
Też dwie, dwa pokoje, a było dużo więcej przestrzeni. Dzień dobry. O, proszę do pilnajcie. Ja zostaję, zamknij się drzwi. Ja przetestuję możliwości spustowe. Dzień dobry. Pan sobie na jakichś targach w Poznaniu albo w Nadarzynie, nie? Gdzieś widzieliśmy się już, ten domek, już byłem w tym. Ale fajnie, tu jest tak fajnie przestronne, tu jest super, to no. No to jest taki fajny dom, gdzie są dwie sypialnie, jeszcze jedna. Jeszcze jedna łazienka, dwie łazienki tu są? No. Wow, w takim moim domu dwie łazienki? O, no to tu by mi paralka z suszarką wyszła do którejś może. No to fajne. No tu ładniejsze. To jest też zrobione z tych płyt takich dziwnych. Fajnie. Wielka łazienka, wielki prysznic. Ej, no jeszcze jest garderoba. Fajna sprawa. Kurde, no ten jest spoko. Tu jeszcze jest też jakiś szafa? Idę go nagrać z zewnątrz, bo mi się podoba. Ten ma bardzo fajny układ. Przeraton, o Jezu, myślałeś na przeratonie. 48 metrów kwadratowych. Brutto czy netto? 250 tysięcy brutto. Też jest z tych płyt zrobiony. To jest firma Lark. Niektóre elementy są wyposażeniem dodatkowym, nie? Mhm. Czyli lalka też tu będzie, ale to są już takie te pozycje rozszerzające, nie? Bo cena 2,5 stówy, tak jak pan tam widzi na karcie, to jest dom bazowy, wykończony, wyposażony w meble kuchenne, w płytę indukcyjną, lodówkę. Podstawa, nie? Piekarnik jest, cały już transportujemy jako monolit, zabezpieczony oczywiście. Na taką długą podróż polecamy ofoliowanie dla zabezpieczenia, żeby on nie ubrudził się, bo jak przejedzie taki dom całą Europę i jest niepogoda, no to te domy naprawdę wymagają później dobrego mycia. A ja bym chciała jeszcze do takiego domu taką werandę, jak tam taką zewnętrzną, po prostu jako dodatek, nie, że to przymocowano. Aha, że zewnętrzny to zabudowa teraz. No, mąż ci zrobi. Takie coś, żeby sobie przyłożyć. Mąż ci zrobi taką werandę. Mąż mi zrobi, nie martwi, dobra, no to nieważne, okej, okay, to nie Kasia wypatrzyła słodki tiny house, więc idziemy do słodkiego szwedzkiego tajnego house'u. Wygląda jak szwedzki, zobaczcie na to. Przecudny. Mogłabyś mieszkać takim, nie? Taki postawiłbym tylko dla ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy. Ależ ślicznie to wygląda z zewnątrz. Wow. Dzień dobry, zapraszamy. O, to już jest. No to dwa wiesz. Ten jest przepiękny. Masz nawet pralkę. Boże, on tutaj byś tu była najszczęśliwszą kobietą na świecie. Ale świetnie. Całoroczny. Tak, więc tu mamy wszyściutko. To on jest gotowy do zamieszkania całoroczny. Dla każdego klienta jest przewidziana pełna lodówka. Z tym cym zawasem? Szafy tutaj do przechowywania, do powieszenia. Więc no jest trochę tutaj zapełniliśmy. Tutaj też spiżarnie, tak zwany space tower. Tak, gdzie możemy przechowywać wszystko, tak? Jakieś mąki, olejek, zmywareczka. Piekarnik w ogóle też, no my dbamy o detale, tak? Więc jest no piękne wykonanie. Do góry sypialnia, dwie osoby z dzieckiem, nawet trzy. Też prezentujemy domek w wersji stodoły. Tam jest troszeczkę inaczej rozwiązana strefa sypialniana. Jest on troszeczkę, tak jak mówię, w innym stylu, klimacie. Właśnie się śmiejemy, że ten domek kupimy Kasi, a ja będę mieszkał w domu z kontenera, który jest tutaj zaraz naprzeciwko. Cube Lab, domek z kontenera. Wchodzę do środka. Dzień dobry, chciałbym dowiedzieć się wszystkiego. Ocieplenie jest nie z pianki w kontenerze, tylko z wełny drzewna. Wełna drzewna, współczynnik przenikania ciepła 0,036, czyli taki sam jak w piance, a mamy ekologiczny produkt. No to bardzo mi się to podoba. Jaka to jest grubość? Podobnie jak pianki, bo my mamy tutaj 10 cm plus płyta Fermacell, czyli ta wzmocniona, czyli nie, mamy mniejsze narażenie na zniszczenia, na uderzenia, mniej się te ściany niszczą, zwłaszcza przy małej powierzchni, gdzie jednak łatwo jest to obić. To nie jest ogólnie dużo. Nie jest dużo, to jest na potrzeby domku letniskowego. Zupełności wystarczające. I czy to się ściska, czy to jest tak? Nie, ona delikatnie jest zagęszczona, natomiast to nie jest tak, że my ją wciskamy na siłę. Ona musi pracować. Sprzedawana jest w takich płytach gotowych w konkretnym wymiarze i ją między stelaż drewniany zamieszczamy. Ej, to jest bardzo ładnie zrobione.
bardzo ładne, elegancko. No, dokładnie. Ten jest dla faceta bardziej. Ja bym się tutaj bardzo dobrze czuł. To są moje kolory, ciemne, zielone. Tutaj ciemne takie, bardzo ładne. Pani to projektowała? Tak. Bardzo ładnie. A co tam jest w rogu? To jest rekuperacja. To jest rekuperator? Mamy właśnie, to jest takie... Klimatyzacja, rekuperacja. To jest rekuperator. Wszyscy nam o tym rekuperatorze mówią. Musi być rekuperator. To jest to urządzenie, o którym wam do nas piszecie. Rekuperator. Mamy rekuperator, który nam cały czas to powietrze filtruje. W łazience mamy klasyczną wentylację mechaniczną, która nam wyciąga. I w zasadzie z każdej strony jesteśmy zabezpieczeni tym, żeby to powietrze było cały czas świeże. Nawet jeśli mamy drzwi, okna pozamykane. Ja już jestem zmęczony. A to dopiero 4 domy zobaczyliśmy. O, tu jest kolejny dom dla nas, Kasia. Proszę, kopuła radości. To jest cały czas dmuchane. To się dmucha? To jest kopuła na glamping. Jezu, jak tam się wchodzi? Wchodzi się przez taką komorę, w której nie ucieka powietrze. O, widzisz, teraz zassało. Zamknąłeś? Tak. Dobry. Dobry. To jest dmuchane? No tak, no. Ale jak słychać. Wow. Jezu. Toaleta. To jest jakiś hit. Zapraszam do nas. O nie, ból! Nie, bo się... Zatrzasnę się w kiblu! O mój Boże! Ja! Strasznie ciekawy pomysł. Kurczę, to dla ekshibicjonistów. No. Pan tam teraz otwiera, zamyka, pan nas puści. Można wyjść? Dobra, wychodzę. Do widzenia! No, dobra, dzięki. Kopuła nie. Idziemy dalej. To są fundamenty, to się montuje, wkręca do podłogi, do ziemi i na tym się buduje dom. Na tym się wstawia dom. To jest wszystko drewienko. To jest drewno. Dzień dobry. To jest dom modułowy? To przyjeżdża w szkieletowy? To przyjeżdża W paczkach? O, no to tutaj dobrze trafiliśmy. To świetnie, zapraszam. No bo my chcielibyśmy taki dom w Portugalii wybudować. Tak jest za małe dla nas, te tajni jest za małe. Chcielibyśmy coś większego, ale w koszty transportu dużego to są jakieś tam ogromne pieniądze. Bo wy robicie tylko to drewniane, nie? Ten szkielet. Nie, zajmujemy się... Wszystko. Do stanu deweloperskiego. Aha. 242 tysiące metrów. Tutaj w Polsce. No bo to nie liczymy gdzieś tam tego transportu gdzieś. No. A to 240 to jest cena już netto. I za wszystko. Deweloperski stan. Deweloperski, bez mebli. Czyli rozkminiamy podłogi, grasy. No. My tutaj stosujemy i polecamy wszystkim firmę Stejko, jeżeli chodzi o ocieplenie. Czyli mamy konstrukcję szkieletową, jest to drewno, naturalny materiał. Do tego stosujemy wypełnienie na przykład celulozą, bądź płytami właśnie Stejko Farmacel, Stejko Special Dry. Czyli nie wełną. To jest wszystko naturalne. Wełna z wełna się nie spisuje w naszym klimacie. No i teraz idziemy do Moby House. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest ten domek, w którym jesteśmy teraz? Tak. Ile to ma metrów? 30 w podłodze. Plus antresol. Chcielibyśmy jeszcze większy. Jaki jest największy, który moglibyście zrobić? No to właśnie jest największy. No, to jest w tej chwili największy produkowany nasz standard? 3 na 10. To jest lustro. Zrób to jeszcze raz. No. Nie ma. Kasi, jest Łukasz. No, jeszcze raz. Super. Elegancko wszystko wykończone. No jest pralka. Nawet mogłaby być suszarka na górze. Tak, nie, też co to jest? Cena to 250 tysięcy złotych netto. To jest właśnie z tym całym wyposażeniem. No z tą pralką, tak? Tak. Tutaj mamy drabinę w tym modelu akurat. Chodź na łóżko. Chciałem, żebyś podeszła i zobaczyła, jak się... No więc... Tak na serdeczku. No nic tu nie można zrobić, czy tu jest... No to wiesz, przez gości, nie? Absurd. Jeszcze jak to się nagrzeje w Portugalii, to jest schodzenie. Już, proszę bardzo.
w tym roku. Ale tak, no spokojnie. To fajnie. Zobaczyć w ogóle w jakich naszych... Może zapraszamy do nas, do siedziby, tam jest dużo więcej domów i możliwości. No taki domek jest bardzo fajny, ale na wynajem, albo na weekend, ale na pewno nie dla nas, bo on już teraz jest pełny. Tam już po prostu nie było miejsca na to, żeby położyć nawet pufy z nasze z Maroka. Nam niestety nie odpowiada. Prędzej już ta konstrukcja szkieletowa, która ma 60 kilometrów, bo tutaj jest 65 metrów kwadratowych, więc jest więcej miejsca. Ale no to też jest jeszcze puste, więc nie wiem jak to by wyglądało, jakby było zabudowane. Więc jeszcze dalej będziemy chodzić. Jeszcze jest kilka tutaj takich różnych domów, które zobaczymy, ale najpierw musimy się napić kawy. Jest konkurs. Można coś wygrać. Co można wygrać? Można wygrać, to wiem, a co trzeba zrobić? A odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniłby się pana styl życia. Gdybym zamieszkał w małym drewnianym domu szkieletowym, ojej, no bardzo bym się zmienił. To zaraz wypełnimy. Kasia, chcesz wygrać dom szkieletowy? Chcę. No to musisz wypełnić ankietę. Wypełniłem, zgłoszenie idę wrzucić. Trzymajcie kciuki, bo może wygramy taki szkielet. Proszę, bo ja tutaj wygrywam. Proszę się darować. To zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Wygrane. Wysłane. Miał odpowiedzieć zbrojenie. Taki tajny. Dzień dobry. Tutaj jest, tu jestem ja. Tu jest dosyć duży prysznic. Całkiem spoko łazienka. Toaleta. Nie ma tutaj w ogóle miejsca na kosmetyki, no ale myślę, że tutaj można byłoby postawić szafkę. Miejsca na wannę nie ma. Tam na wannę ani na pralkę nie. Tutaj całkiem spora blacik. Spoko. Wyciągasz tą ramę, a szuflady zostają. Proste. I schody na górę. I tu jest schody, tu kryty. Pamiętam ten patel z wiszącymi krzesłami. Krzesłami go. No to widzisz. Cześć dla krasnali. Wypiliśmy kawkę. Okazało się, że mam tutaj bardzo dużo osób z naszego kanału, którzy nas rozpoznają, więc mieliśmy bardzo miłą rozmowę o Albanii i o podróżach, a teraz idę kontynuować zwiedzanie. Wchodzę do Melejna. Jak się nazywa ta firma? Zaraz wam pokażę. Wow, ale wielgachna sypialnia. Tutaj duże okno. Tu mi się podoba, patrzcie, to jest wielgachna. Jesteś tu? Patrz co tu jest. Ale u... no no. Patrz od tamtej strony. Wow. I jak tam na górze? Klaustrofobia? Czy nie? Nie wiem, sprawdzę. Można tu wejść? Pani powiedziała, że można. No to chodź. Chodź się, po prostu nie lubię. No pan uważa, bo tu może się dać. Bardzo żadne, ale ja skończyć w szpitalu. No dobra, wchodzę. Technicznie do zrobienia. Skakali już pewnie potem, no no. Super! No tutaj by się twoje poduszki z Maroka zmieściły, bo w domkach poprzednich to by się nic nie zmieściło. To mi się marzy, takie bedery, że można by tu i schowek zrobić i goście by spali. Oj, zaraz będziemy się dowiadywać więcej, bo to mi się podoba. No nie tak. To? Co to jest? Światło. A. No fajnie. Tutaj jest jeszcze jeden pokój. Dobra, pokój. Ojej! Ej, to mi się najbardziej podoba. To jest pokój, który to jest wykonany materiałem tak naprawdę standardowym naszym. No, no, no. Tutaj pierwsza wycena jest właśnie ta płyta. Płyta tak naprawdę. Niech pani powie teraz coś więcej o tym, z czego to jest zrobione. Domek jest szkieletowy, na konstrukcji stalowej głównie. Część elementów krokwi dachowych mamy już drewniane. Ocieplany pianką pór latryskował. Pan mnie nagrywa? Nagrywa, no. Ojejku. Będzie pani sławna. I tak, możemy mieć wersję całoroczną, letniskową i również robimy domek mieszkalny, czyli spełniające warunki norm domów mieszkalnych. Te ściany są zrobione z jakiegoś tworzywa. To jest tak, to jest taka płyta wiórowa, która jest powleczona, nazwijmy to, tapetą winylową, w skrócie. I pomiędzy, w ścianach jest... W ścianach jest wełna mineralna jako izolacja akustyczna. Na zewnątrz domu jest materiał... Chcę zamknąć, żeby zobaczyć, czy słychać ich tam. Pianka pór. Słychać, bo ktoś idzie tam, ale gadania nie słychać. Tak. To jest panel na podczerwień, czyli to jest rodzaj ogrzewania. To jest tak jak noworodki w inkubatorach leżą i ogrzewane są takim słoneczkiem. I to jest ten rodzaj ciepła. W miejscach, gdzie mamy właśnie głównie sypialnie, to dajemy, czyli obniżone sufity albo troszeczkę mniejsze powierzchnie, dajemy głównie ten rodzaj ogrzewania. W innych dajemy najczęściej ogrzewanie podłogowe. Tu nie moglibyśmy dać za dużo podłogowego, bo nie powinno się dawać podłogówki pod łóżkami czy pod szafami. Wtedy byśmy mieli tylko ten kawałeczek i mógłby po prostu za zimno być do użytkowania. Tutaj jest piękna kuchnia.
Kuchnia, tak jak mówiłam, przyjeżdża IKEA i robi pod nas, tak? Czyli my, projektując dom, my już wiemy mniej więcej, jak to ma wyglądać. Najczęściej klient wcześniej rozmawia sobie z IKEA i mamy... A co to jest? To jest ten rekuperator? To jest właśnie ten rekuperator, tak. Mamy tutaj ten hydrostat. W momencie, kiedy jest, akurat już mamy niepodłączony, kiedy jest wilgoć, to on się sam załączy. Dobra, idziemy do drugiego waszego domu. Super, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Patrz, jaki piękny salon, wielki, z ogromnym, ogromnym tutaj. Nie, to byśmy mieli jeszcze wyrazy. A ile kosztuje ten dom? Netto, to jest Ewelina, 34 netto. Ten, wiadomo, że będzie miał tam opcje jakieś, wiecie. No. W naszym konfiguratorze, na naszej stronie jest dokładnie kliknąć, cena wychodzi, jaka jest aktualna. On ma 55 metrów, tak? Tak, na ten po prostu dom możecie Państwo klikać i popatrzeć. Dobra, no to super. Albo dzwonić do nas i u nas się możemy spotkać i wtedy robimy konfigurację na bieżąco. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękujemy. 55 metrów, piękny, duży dom za 174 tysiące złotych. Nie wiem, czy netto. Netto. Pan tu właśnie ma takie wiertło, w którym można wywiercić... Co to jest? Co się nazywa? Fundament palowy. Fundament palowy? Pal fundamentowy. Można na tym postawić dom. Super. I pan ma taki po prostu co, traktorek przyjeżdża i on wwierca się? Tak. To jest urządzenie, taki robot wkręcający, który powoduje, że... Nawet jak będą kamienie? Jak tak, tam natrafi na kamień? Też. On wwierca to, czy leci wcześniej wierca, jeszcze jakaś, tak. Jakiś ten... Nie, wwierca. Nasze fundamenty są głęboko wkręcone. Aha, tu, no. To jest ten pal wkręcony, tak. Ma odpowiednią głębokość, żeby przenosił to obciążenie, a to jest dodatkowo jeszcze belka żelbetowa wylana, która jest jakby... Tak. No ten domek sobie na tym. A tu jest taki co? A tu już jest z konstrukcji szkieletowej. Tak. Tu był murowany albo jakiś ten, a to jest szkieletowej, drewno, wypełnienie, tak. I tu nie mamy już kontaktu. Tak. Dobra, dzięki wielkie. Do widzenia. Mamy drugiego naszego faworyta. Domek za mną. Bardzo ładny. Właśnie byliśmy w środku, dowiedzieliśmy się dużo ciekawych informacji. Nie pamiętam, ile ma metrów, ale jest bardzo przestronny. Teraz wam wejdę i go pokażę. Tutaj siedzi Kasia już na swojej werandzie. Po lewej stronie jeden pokoik z taką dosyć obszerną szafą. Dużo tutaj się może zmieścić ubrań. Tutaj za tą ścianą jest również szafa, ale do niej się wchodzi z drugiego pokoju. Duża kuchnia. Gwarancje dają, jeśli chodzi o długość. Łazieneczka, z której się zmieści pralka, umywalka. Nawet zmieściłaby się wanna, co prawda nie duża, ale mogłaby się zmieścić tutaj wanna. Wszystko wykonane z takich specjalnych płyt. Zobaczymy, ja do sypialni tylko sobie wskoczę. I tutaj mamy łóżko, wielgachne okno. I tu nie ma tych klaustrofobicznych antresoli, więc jest dużo przestrzeni. W zależności od finansów są ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie kaloryferami, grzejnikami, różnymi rzeczami. Co też ciekawe jest, wszędzie jest wentylacja, bo w niektórych domkach nie było wentylacji. Jest też rekuperator. I wracamy jeszcze do tego drugiego pokoju, żeby wam pokazać, bo wcześniej byli tutaj zwiedzający. Był taki malusieńki pokoik na zasadzie, z ogromną szafą. I tu też szafa. Bardzo estetyczny, 219 tysięcy netto. W zależności od ocieplenia, od różnych tam opcji, będzie droższe albo tańsze, ale spoczko. Tutaj mogło być takie małe biuro albo jakieś, nie wiem, garderoba. To jest Cabo. To jest najładniejszy domek ze wszystkich. To jest śliczna sprawa. Przepraszam, teraz tu wejdę. To jest taka mała sypialenka. Ale pan zmęczony. Kaweczka, czy już koniec niedługo? Się oczy zamykają. To jest po prostu piękne. Przepięknie. W mojej kamerze skończyła się bateria, dlatego nagrywam to telefonem. Ten domek Mobile Luxury Living z Cabo jest najelegantszy, najładniejszy. No jest bardzo ładny. Kosztuje 270 chyba tysięcy netto w wersji premium ze wszystkimi lodówkami, pralkami i tak dalej. I mógłby przyjechać do nas do domu.
To jest na drugim miejscu domek, który też jest bardzo ładny, fajny, elegancki, przestronny. W sumie to w zasadzie jest kilka na numer jeden, ale te dwa to są takie. Jakbym miał pieniądze, to bym dzisiaj mógł je kupić i wysłać do Portugalii, ale tak się jeszcze nie stanie. Kończę, bo już mi gardło też wysiada po dzisiejszych wielu godzinach przegadania z wieloma osobami. Coś wam później powiem, ale już włączę normalną kamerę z normalnym mikrofonem. Już wyszedłem z imprezy i przechodzę właśnie przez parking do strony miasta i minąłem platformę, to jest tir z platformą, która przewozi te tiny house. Ona jest bardzo niska, nisko nad ziemią, przez to, żeby można było postawić na niej ten dom. Dom gotowy, modułowy, który już jest wybudowany, prefabrykowany, zrobiony w fabryce i on po prostu gotowy jedzie do klienta. Widzę, że inny producent domów tych takich gotowych ma też traktor na pace, bo niektóre z tych domów mają kółka pod spodem i można je ciągnikiem przetransportować, przeciągnąć po prostu na działce. Większość z tych domów nie potrzebuje fundamentów, ponieważ one już są na takich konstrukcjach stalowych i przyjeżdżają na działkę i z tego, co rozmawiałem z jednym panem, to oni po prostu mają betonowe bloczki i oni poziomują sobie tymi, podkładają po prostu te betonowe bloczki i na to później kładą ten dom. Można to w ekspresowym tempie postawić. Mówimy tu o tych domach takich niewielkich po prostu, które nie mają 100 metrów, tylko nie wiem, z 50, 30, 40 metrów. W większości producentów, z którymi rozmawiałem, procesu zamówienia do realizacji to jest 2 do 4 miesięcy. Jeżeli nie ma kolejki, to za 4 miesiące może być dom, a jeżeli jest kolejka, no to za jakiś tam czas. Więc bardzo szybko to budują. Mają gotowe elementy, więc no nie wiem. Musimy to z Kasią przemyśleć. Dużo pobraliśmy katalogów. Mieliśmy jedną bardzo interesującą rozmowę, której nie nagrałem niestety, z panem, który produkuje te płyty, takie płyty sandwicze. Takie gotowe elementy, takie elementy, z których się buduje hale, wielkie hale. I ten pan też buduje domy. Konstrukcje stalowe robi, potem te gotowe płyty przyjeżdżają. I to jest coś, co mogłoby nam bardzo ułatwić życie, bo wtedy wystarczy tirem wysłać te elementy i to jest po prostu zwykły załadunek, a nie wielkogabarytowy z dwoma pilotami przez całą Europę przejeżdżający w nocy. Więc koszty wysyłki domu to jest 15-20 tysięcy euro, a koszty wysyłki tira to jest 15 tysięcy złotych. 4 razy taniej, więc no nie wiem. Będziemy myśleć. Jak widzicie po mojej twarzy, jestem bardzo zmęczony. Dużo dzisiaj się działo, dużo emocji, dużo rozmów, dużo nowych rzeczy i nowych tematów. Cuda na kiju, więc idę teraz ochłonąć, coś zjeść. Kasia poleciała do fryzjera. A wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj tu z nami. Ciekawy jestem waszej opinii na temat tych tiny house'ów, domów modułowych. Ktoś z was na pewno już przerobił ten temat, więc jeżeli możecie, to podzielcie się waszymi wnioskami. Interesuje mnie właśnie opinia osób, które już mieszkają albo mają od kilku miesięcy albo lat, powiedzmy, te domy. Co tam jest nie dobrego? O, to mnie interesuje. A co jest dobrego? I czy byście się zdecydowali jeszcze raz na taki zakup takiego gotowego domu lub prawie gotowego z tych płyt? Napiszcie, jak się nazywają te płyty tutaj. Napiszcie, co myślicie. Napiszcie, podzielcie się swoimi opiniami i doświadczeniami i zapraszam was w przyszłym tygodniu na normalnego vloga już z Portugalii, z naszej kochanej, wspaniałej działki. Będziemy palić trawę. Nara!